Witajcie bardzo serdecznie moi drodzy, ja nazywam się Brod i dzisiaj chciałbym wam pokazać grę dla młodszych osób, grę Dora i Przyjaciele, w sumie gierkę dla dziewczyn, moje drogie, także ukłony w waszą stronę i dzisiaj skoncentrujemy się na was. Moi drodzy, Dora i Przyjaciele, gierka myślę, że bardzo fajna, każdy z nas też Dorę oglądał, jest to gra na podstawie bajki. Język angielski, ale możemy mieć też do wyboru polski, jeżeli tylko ściągniemy, pobierzemy odpowiedni pakiet. Sama gra nie jest darmowa, kosztuje około 16 zł. Moi drodzy, zaczynajmy. Tu musimy jakiś chyba profil otworzyć, albo i nie, no zobaczymy. Czym to się jestem? Bardzo, bardzo, słuchajcie, bardzo zobowiązany do tego, żeby wam to pokazać. Wybierzmy sobie postać męską, no kreacja postaci, słuchajcie. Ubierzmy sobie. Jaką fryzurę? Może coś podobnego do mnie, co? Jaką ja mam fryzurę? Może ktoś mi powiedzieć? Chyba są tylko cztery do wyboru. No myślę, że coś takiego, prawda? Jakoś tak, nie? Chyba tak. Albo to? Nie no. Tak, albo tak. W sumie mam troszkę falujące włosy, ale no... Coś takiego czy takiego, słuchajcie? Jak myślicie? Chyba to weźmiemy, słuchajcie. Tę fryzurę. Zobaczmy jak z kolorem włosów. No ja mam ciemny kolor włosów, jakby... Jakby znowu nie było, weźmiemy sobie ten kolor. No i teraz tak, skóra. No ja mam jasną cerę raczej. Także weźmiemy coś takiego. Oczy. Oczy mam oczywiście, że takie niebiesko-szare. Właśnie, więc kreujemy swoją postać. To jestem cały ja w całej okazałości. Mam nadzieję, że się cieszycie. Oczywiście zapraszam do łapkowania filmu. No i teraz tak, ubiór. Co my to możemy ubrać, słuchajcie? No nie wiem, jakieś takie spodnie mamy do wyboru, słuchajcie. O właśnie, jakieś buty. Myślę, że o właśnie, taki ubiór jak najlepiej. I może jakąś taką koszulę. O, to mnie pasuje, oczywiście lubię niebieski kolor, więc niech tak i będzie. Bardzo fajnie, oczywiście zaznaczamy fajkę, że mamy tutaj. Możemy wpisać swoje imię, jakby nie było, chyba. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa. A, możemy po prostu kliknąć i wpisać, tak? No to... Brod po prostu, to jest nasze imię, ok, zatwierdzamy i idziemy. Oto Brod w całej okazałości w naszym panelu i zobaczymy co tutaj będzie się działo. Stworzyliśmy postać, a my postać już stworzyliśmy, więc nie tutaj, tutaj nie powinienem klikać, ale wracamy, słuchajcie. No i zobaczymy co tutaj będzie ciekawego, słuchajcie, co my mamy tutaj pod tym adres, znaczki jakieś, tak? Możemy jakieś znajdźki odblokować zapewne, ale wchodzimy w świat właśnie postaci kreacji Dora. Mamy dużo światów, słuchajcie, do wyboru. Zacznijmy od pierwszego lepszego. Pierwszy, który nam się tutaj ukazał, będzie to świat, w który się zagłębimy. Mam nadzieję, że poznamy fajną historię i poznacie ją oczywiście razem ze mną, moi drodzy, moje drogie. Lecimy, słuchajcie. Ok, co my tutaj mamy do roboty? Mamy tutaj naszych przyjaciół. Mamy jakieś rzeczy, które możemy ułożyć. Co my tu mamy? Jakiś przycisk. Aha, czyli będzie się tutaj odtwarzało to wszystko zapewne. A tu jest jakiś obraz. Wow! Patrzcie no. Możemy to wszystko nagrywać z tego co widzę. Ciekawe. Takie różne filmy. No dobrze, ale może zagłębmy się właśnie tutaj w ten świat, w którym byliśmy na początku. No fajnie, ciekawa gra, popatrzmy, pozwiedzajmy. To jest cała mapa, tutaj sprzedają lody, tu jest jakaś restauracja. Tak, na plaży, słoneczko świeci, tutaj fontanna. No dobrze, to może pozbierajmy. O, jestem i ja, moi drodzy, proszę bardzo, jestem tutaj. Możemy sterować naszą postacią, możemy sobie wziąć lody na przykład. Co jest bardzo fajne, nie ukrywam. Słuchajcie, mamy już tutaj loda, wziąłem. Fajnie, mogę sterować sobą, to jest bardzo fajne. Mi się strasznie podoba. Możemy przenosić naszą postać w różne miejsca. Ciekawe co będzie w fontannie. Chodź mój drogi. Okej, jak widzicie mogę go tak przenosić, fajnie. No dobrze, chodź tutaj, pobiegniemy w tę stronę. Dobra, oj, o jesteś. No to teraz tak, weźmy jakieś rzeczy, na przykład... Lody możemy wziąć, czy jakieś stoliki, jakieś kubki, ciekawe. O proszę. O, możemy zwiedzać tutaj jaskinię, prawda, którą odblokowaliśmy już, więc ciekawe. Mamy żółwika. Proszę, jakiś żółwik tu może być.
Co jeszcze możemy sobie wziąć? Tutaj muszelki, jakby nie było. O, patrzcie, nawet smog jest jakiś. Wow! Ciekawe, to możemy sobie wziąć. Możemy też jakąś przyjaciółkę wziąć. Proszę bardzo. Zielonooka, blondynka. Czemu nie? Dobrze. Co my tu jeszcze mamy? Weźmy jakiś przyjaciół wszystkich, żebym ja się sam nie czuł, prawda? Żebym nie czuł się samotny. Weźmy wszystkie osoby, które tutaj mamy. Słuchajcie, popatrzcie, zrobimy sobie taką tutaj imprezę. Spotkanie z przyjaciółmi, coś fajnego. Chyba wszystkich przyjaciół wzięliśmy. Możemy też inne odblokować lub stworzyć, więc to też jest bardzo, bardzo fajne. Słuchajcie, ja się z tego powodu oczywiście również bardzo cieszę. No dobrze. Co jeszcze możemy tu wziąć? Możemy lody dać każdej postaci, prawda? Damy sobie. Niech każdy sobie je pyszne lody, zimne lody dla ochłody. W sumie. Przecież, no, ja też powinienem, słuchajcie. No, będę ja drugiego, ale co tam? Czemu nie? Patrzcie, możemy tu jakieś skały dać. Kryształy. Leżak. Słuchajcie. My sobie tutaj położymy. Wow. Tutaj wiaderko na piasek. Ale nie mogę go wziąć, ale możemy małpki na przykład tu postawić. Ha, jak fajnie. Tak, tak i tak. Fajnie te małpki robią. Bardzo mi się to podoba. Co jeszcze? Co jeszcze tutaj jest ciekawego? Słuchajcie, o, parasol. Weźmiemy sobie. Jak na prawdziwej piaszczystej plaży. Kamerka. Wszystkie przedmioty możemy sobie tutaj sprawdzić. Orężada, moi drodzy. Kanapki. Proszę bardzo. Weź sobie kanapkę. Wezmę sobie. A ktoś tutaj może orężada. Oj, nie mogę jej kliknąć. Szkoda. Piłki też nie. Ale teraz sprawdźmy jaskinię, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie. O, proszę, jesteśmy w wodzie. No, żółwik się wyśmienicie tu na pewno czuje. Wow, to jest naprawdę fajne. Tutaj mamy zapewne jakieś piosenki do wyboru na telefon. Ciekawe, i możemy taki film kręcić, słuchajcie. 3, 2, 1. No i kręcimy filmiki, prawda? O, tutaj jestem jako bohater, główny bohater filmów. Idę z kanapką do naszych przyjaciół i będziemy się tutaj bawić. Wszystkie dziewczynki tańczą, prawda? Ja również w sumie, patrzcie, jakie dzikie pląsy tutaj uskuteczniam. No i też mamy tutaj przyjaciela, przyjaciółki. Taką imprezkę, słuchajcie, zrobimy. No i smoczka musimy przestawić. Niech on sobie puch, puch tutaj chodzi. Patrzcie, smok morski nawet pływa po samą szyję. Fajnie to wygląda swoją drogą. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że i wam również. Proszę. O, proszę, on może chuchać na kogoś. Ciekawe. Słuchajcie, chodź tu, smoczku. Jakie to jest dobre, zabawne, naprawdę, podoba mi się. Uchaj, smoczku. Widzicie, nawet ta nasza przyjaciółka się cieszy. Rudowłosa. Okej, okay, i tak chyba nagraliśmy tym sposobem film, słuchajcie, który możemy odtworzyć. O, popatrzcie, cały film, który nakręciliśmy tutaj, idę, prawda, do przyjaciół, na imprezę. Coś wspaniałego, polecam wam tą gierkę. Bardzo fajnie można się nią pobawić. Naprawdę. Jest to wyśmienicie spędzony czas, moim zdaniem, więc taka gra jak najbardziej pasuje. O, tu coś się dzieje, jakieś tutaj dziwne rzeczy, jakieś odliczanie czy coś. Czy bardzo, coś się ładuje zapewne, więc zaraz zobaczymy, moi drodzy, co też tutaj będzie się działo. Okej, ja kliknąłem strzałkę, no właśnie, tak to wygląda, moi drodzy, nasz film. No i będziemy mogli, słuchajcie, z biegiem czasu nowe mapki, nowe światy ubarwiać, moi drodzy, naszymi przyjaciółmi. Możemy różne sceny tutaj odgrywać. To jest bardzo fajne w tej grze i bardzo mi się podoba. Wydałem 16 zł na nią, ale warte jest wydania, bo można tutaj spędzić przyjemnie czas i możemy też, moi drodzy, zagłębić się w ten świat bajkowy, nagrać swój własny film, prawda, swoją własną opowieść, więc też kształtuje nam ta gra naszą wyobraźnię. To jest bardzo, bardzo ciekawe. No i jestem oto ja i mogę chodzić sobie, mogę wziąć sobie loda. Łooo, lewituję oczywiście, ale możemy wziąć loda. Chodź, no właśnie, mamy automatycznie lody. A już zjadłeś, mój drogi? To szybciutko. Warto by się było czegoś napić, tylko pamiętajcie, że lody też
Trzeba wszystko z umiarem. Weźmy sobie lemoniadę. Tak dziwnie piję, nie przez smąkę. No ale cóż, musicie mi to wybaczyć, moi drodzy. To była ta gierka, Dora i przyjaciele. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Ja was zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz, słuchajcie, do łapek w górę. Pozdrawiam was wszystkich i w szczególności płeć piękną, ponieważ z myślą o nich dzisiaj, o tej płci, o was, moje drogie, nakręciłem ten odcinek. Trzymajcie się, życzę miłego dnia i do zobaczenia. Pa, cześć.